dobry, nazywamy się Sylwia i Andrzej Muścicy. Znajdujemy się na Podlasiu w powiecie wysokomazowieckim w miejscowości Dąbrowa Kity. Nasze gospodarstwo liczy, nasza hodowla liczy 50 sztuk, w tym 24 krowy dojne. W tej chwili mamy wydajność około 11 tysięcy od sztuki, wydajność roczną. I oddajemy mleko do mleczarni Mlekowita w Wysokim Mazowieckim. Na Facebooku pojawiła się grupa federacyjna. Znalazłam ją, powiem szczerze, dzięki Sol, grupie Sol. I natychmiast się dodałam do tej grupy, tak najpierw z ciekawości. Potem następnie jeszcze męża też zaprosiłam do tej grupy i kilku znajomych. Co okazało się, że na tej grupie są specjaliści z federacji, są zootechnicy, są doradcy wszelacy i są udostępniane przede wszystkim nowości, jakieś zmiany, które są dostępne, usługi udostępniane przez federację. I do czego chciałabym Was bardzo zachęcić, do tego, żeby przede wszystkim zadawać pytania na tej grupie, bo jest to możliwość przede wszystkim się bardzo wiele nauczyć. Możecie bezpośrednio wpłynąć na to, co chcecie, żeby w tych usługach było. Więc jest to naprawdę świetna okazja, żeby coś nowego się dowiedzieć, nie? O swoim stadzie, przykładowo w raportach, czy na przykład w programie SOL, jakie byście chcieli zmiany zobaczyć, możecie to wszystko zaproponować. Możecie też przede wszystkim swoje problemy, czy jakieś nowe analizy, czy możecie udostępnić, możecie zadać pytania specjalistom. Więc no, tak szczerze no, zachęcam, bo no, jest świetna okazja, żeby coś zrobić dla swojego gospodarstwa i ekonomiki.